Dzień dobry. Środowy wieczór i nasz obiecany live. Dzisiaj opowiem Wam o moich początkach, pierwszych wrażeniach i odczuciach ze stosowania nowych, udoskonalonych zestawów Novage Plus. Także dzisiaj to wszystko przed nami. Ja w ogóle jestem bardzo podekscytowana na to nasze dzisiejsze spotkanie, no i też jestem niesamowicie podekscytowana zestawami i możliwością korzystania już z nich i szalenie się cieszę, że jestem wśród ambasadorów marki Novage Plus. Jestem jedną z 13 osób w Polsce, które właśnie już zestawy mają możliwość testować. Dajcie znać, kto już je. Dajcie znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Ja sobie odpalę na telefonie naszego live'a, żeby go widzieć, ale też będę go chciała udostępnić. Także początek taki troszeczkę rozruchowy, ok? Także ja czekam na Wasze komentarze, jak odbiór, czy wszystko jest w porządku i będziemy, ale widzę, że już parę osób jest. Widzę, że już ktoś udostępnił, także proszę się meldować, kto już się pojawia. Czekam na Wasze komentarze, a ja sobie też po prostu live'a udostępniam, żeby pojawił się u mnie na profilu, bo wiem, że tam więcej osób często zagląda i też wrzucę go w swoją prywatną grupę, a wy piszcie, czy dobrze widać, czy dobrze słychać, czy wszystko jest w porządku i jak u Was środowy wieczór, bo powiem Wam, że ja przed chwileczką wróciłam jeszcze z zeznań na policji, także dzisiaj bardzo intensywnie, zresztą jak chyba w całym trzecim katalogu. Także dajcie znać, jak tam, a ja już tutaj udostępniam i będziemy startować. Okej. Nie widzę jeszcze Waszych komentarzy, dziewczyny, więc dajcie proszę znać, jak tam odbiór, jak dźwięk, czy wszystko jest w porządku. Okej, odpalam sobie. Dobrze, widzę rączki w górę, także widzę, że się dzieje. Widzę, Danusia, że oglądasz. Jestem ciekawa, kto tam jeszcze jest. Dobrze, no to co? Myślę, że powoli, słuchajcie, będziemy... Dobrze, przepraszam, odpaliłam go sobie tutaj. Dobra, nieistotne. Okej. Wiecie co, ja przygotowałam dla Was też dzisiaj prezentację, ponieważ będę Wam chciała pokazać parę zdjęć. O, dobrze, Agata, dzięki, fajnie, że napisałaś. Będę Wam chciała pokazać parę zdjęć przed i po, a także mam przygotowaną prezentację pod to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby Wam też o kilku rzeczach opowiedzieć, więc ją... A może zanim ją włączę, to jeszcze o paru rzeczach Wam powiem. Cześć Basiu, fajnie dziewczyny, że już jesteście. Słuchajcie, Novage Plus weszło dla mnie w bardzo takim ważnym, trudnym momencie, ponieważ jakiś czas temu, nie wiem skąd, ale przypałętał mi się bardzo niefajny trądzik. Cześć Renatka. I moja skóra nie wyglądała fajnie. Tak jak rok temu, chyba kiedy wchodziła Proceuticals i witamina C, ja się szczyciłam tym, że mogę po prostu wyjść bez makijażu, że mogę prowadzić spotkania pielęgnacyjne bez makijażu i tak ładnie czułam się, tak dobrze czułam się w swojej skórze i tak fajnie wyglądałam. I w zeszłym roku na jesień zaczęły mi się problemy trądzikowe. Zdjęcie, które gdzieś tam pokazuję odnośnie kwasów, to właśnie takie zdjęcie, które też Wam dzisiaj pokażę, takie zdjęcie z października, także dosyć długo borykałam się z dużym problemem trądzikowym i już byłam przekonana, że będę musiała, słuchajcie, cześć, widzę, że już nas coraz więcej, dzięki za komentarze, wiem, że tam jesteście i to jest dla mnie ważne, wiem, że dobrze słychać, także borykałam się z dużymi zmianami trądzikowymi i byłam już przekonana, że będę musiała pójść do kosmetyczki, a od kiedy mamy Proceuticals w ofercie, to w zasadzie nie mam takiej potrzeby i do tej pory wszystko było fajnie, bardzo dobrze się czułam ze swoją skórą, a tu nagle coś. I kiedy dowiedziałam się, że będę testować nową serię Novage Plus, bardzo się ucieszyłam i liczyłam na to, że właśnie dostanę tą przeciwtrądzikową, bo wiedziałam, że taka będzie. Okazało się, że jednak nie i że mój zestaw to zestaw rozjaśniający przebarwienia, a do tego dostałam kremy, które mają taką bogatszą formułę. I trochę byłam zawiedziona, powiem Wam szczerze, tak na początku. No ale umówiłyśmy się, że będę testować, umówiłyśmy się, że zrobię sobie zdjęcia przed.
Więc je zrobiłam. I włączę teraz prezentację, żebyście zobaczyły. Okej. Dobra. Okej, to będzie koniec. I chcę Wam pokazać właśnie, jak wyglądała moja skóra w momencie, kiedy gdzieś tam to proseł, to Novage Plus się u mnie pojawiło. Tutaj macie zmiany, to są takie październikowe, ale one są, jakby one mi cały czas nawracały. Jak spojrzycie na to zdjęcie z 24 stycznia, to widać też na brodzie dużo jeszcze zmian. One już troszeczkę były tutaj podgojone, bo używałam kwasów, ale to wcale nie wyglądało dobrze. Tutaj też nie mam jakiegoś zbliżenia mocnego na skórę wokół oczu, ale ona też, ja mam tendencję do pojawiania się zmarszczek i wiem, że będę miała ten problem. I tutaj gdzieś są już trochę widoczne. Pokażę Wam, co się wydarzyło po 2 tygodniach, ale to, co się wydarzyło, to pokażę Wam na końcu. Więc na razie ja się żalę. I rzeczywiście to był taki dla mnie moment niefajny. Ja nie nagrywałam w ogóle żadnych relacji bez makijażu. I tak jak normalnie jestem w stanie, nie wiem, wyjść z domu do sklepu bez makijażu, tak miałam już opory, żeby to zrobić. W zasadzie to chyba tylko biegałam bez makijażu, bo też wiem, że na co dzień dużo osób mnie gdzieś tam spotyka na ulicy i nie chciałam tą swoją trądzikową, nieładną buzią po prostu straszyć. Także tak było, jak zaczęłam, jak otworzyłam zestawy. Po tygodniu zrobiłam sobie zdjęcie boku twarzy. To już był tydzień, kiedy używałam, ale tutaj jeszcze zobaczycie, już nie było zmian trądzikowych, bo one mi się w ogóle, słuchajcie, bardzo szybko zaczęły mi się wyciszać zmiany, z którymi walczyłam długi czas. I kwasy częściowo je zaleczyły, ale nie w 100%. Ja się cały czas z tym borykałam. I tutaj macie zdjęcie takie po tygodniu, kiedy już wyglądała ta skóra lepiej. Ja jeszcze wtedy tego tak bardzo nie wiązałam ze składnikami, z produktem, bo ciągle jeszcze gdzieś tam przywijały się kwasy, ale zauważyłam różnicę i powiem Wam, co dla mnie było niesamowite. Znaczy później dowiedziałam się, że w kolekcji z niacynamid i we wszystkich zestawach Novage Plus, jeszcze nie znam dokładnie składów, więc ja dzisiaj też nie chcę Wam mówić o składach tak dokładnie, bo nie jestem jeszcze w tym specjalistą. Natomiast we wszystkich gdzieś tam produktach znajdziecie niacynamid. Niacynamid ma bardzo silne działanie kojące, łagodzące, właśnie zmniejszające stany zapalne i regenerujące skórę. I ja myślę, że stąd też u mnie tak bardzo, bardzo szybkie efekty i pod tym względem dla mnie to jest po prostu szacun. Ale dobra, pokazałam Wam, jak było, pożaliłam się. Mam nadzieję, że widzicie, że no nie było najlepiej. Pomimo stosowania zestawów, coś mi się hormonalnie, tak jak mi podziało, i ta skóra nie była najlepsza. Ja bardzo chciałam mieć serię przeciwtrądzikową, natomiast dostałam serię rozjaśniającą przebarwienia. Znaczy, to nie jest dokładnie seria rozjaśniająca przebarwienia i już Wam troszkę opowiem też o samej koncepcji Novage Plus, ponieważ Novage Plus to będą 4 zestawy. Nie mam ich tutaj wszystkich, więc mogę Wam tylko pokazać. Tak, będzie zestaw Blemish, czyli ten właśnie, o którym ja marzyłam, przeciwtrądzikowy. Będzie zestaw rozjaśniający przebarwienia. To jest ten, który ja mam, ale ja dostałam bogaty krem na dzień, a w standardowym zestawie jest lekki krem na dzień. Do tego w standardowym zestawie jest krem rozjaśniający przebarwienia wokół oczu, ciemne obwódki, a ja dostałam krem przeciwzmarszczkowy. Ja nie wiem, jak to Beata Kamińska-Kolat wymyśliła, że ona dokładnie wiedziała, co mi jest potrzebne, bo mówi, że bardzo szybko musiała wybierać, ale dostałam idealnie to, co wiecie, było dla mnie, co jest dla mnie istotne. Macie zestaw liftingujący i macie zestaw przeciwzmarszczkowy. Ale te zestawy można ze sobą mieszać. To znaczy, Wy możecie wybrać sobie właśnie serum rozjaśniające, ale krem pod oczy przeciwzmarszczkowy, bo taką macie potrzebę wokół oczu. Nie wiem jeszcze, jak się je będzie wybierać, bo tego dowiemy się tak naprawdę w czwórce, kiedy pojawi się piątka i będziemy mogły do niej zajrzeć. Ja też jeszcze tego nie wiem, słuchajcie, ale wiem, że będzie możliwość mieszania elementów zestawów, będziecie mogły wybrać sobie kremy bogatsze bądź kremy lżejsze, aczkolwiek ja po tym, jak dostałam kremy bogatsze, to bardzo Wam je polecam i o tym Wam jeszcze też za chwilkę opowiem. Widzę, że Was się pojawia coraz więcej. Dajcie mi znać,
czy któraś z Was widzi na swojej skórze takie rzeczy, którymi chciałaby się teraz zaopiekować? Czy może też borykacie się z tendencjami trądzikowymi? Może macie nadmiernie rozszerzone pory? Być może któraś z Was zauważyła, że skóra nie jest już tak napięta, jak była kiedyś i chciałaby ją zagęścić. Być może widzicie przebarwienia, a może wkurzają Was zmarszczki, których widzicie coraz więcej. Dajcie znać w komentarzach, jak jest u Was, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja się tutaj wyżaliłam na całego, więc też możecie się trochę pożalić, co? Żeby nie było, że tylko ja. Także dajcie znać proszę w komentarzach, a ja już Wam opowiadam dalej, więc ja dostałam taki zestaw trochę pomieszany, tak? Czyli serum rozjaśniające, natomiast serum w zestawach to jest taki główny skład, znaczy najistotniejszy produkt. On najskuteczniej i najmocniej będzie tutaj działał na konkretną potrzebę, którą macie. Agata pisze, że zmarszki wokół oczu są jej największym problemem i Renata też. Także myślę, dziewczyny, że wybierzecie ten sam krem pod oczy, który ja dostałam i powiem Wam, że w ogóle jest fantastyczny, ale o tym to Wam za chwilkę będę opowiadać. Także tak wyglądał mój zestaw, który otrzymałam, no i oczywiście zaczęłam go używać. I chcę Wam teraz opowiedzieć, bo pokażę Wam slajdy, które mam z prezentacji, którą Beata nam przysłała i którą pewnie też część z Was już gdzieś tam widziała. Natomiast ja nie będę się skupiać tak bardzo dzisiaj na składzie. Ja przygotowuję drugi live, na który zaprosiłam Beatę, a on będzie 9 marca. Jeszcze Wam to na końcu przypomnę i tam będzie więcej informacji już o konkretnych składnikach, o działaniu. Ja nie jestem kosmetologiem, ja stosuję, więc ja Wam Ci opowiem o moich wrażeniach, ok? Więc tutaj macie cały mój zestaw rozjaśniający przebarwienia i to, co jest w ogóle niesamowite w zestawach i o tym, to zobaczycie na zdjęciach później, to, że po 2 tygodniach pojawiają się pierwsze efekty, że te pierwsze efekty są no zaskakujące, bo nagle patrzycie na swoją twarz w lustrze i sobie myślicie, Jezu, to już? I to było niesamowite, słuchajcie. Ja po 2 tygodniach stwierdziłam, nie no, ja nie muszę iść do kosmetyczki. Ten zestaw zrobił to za mnie, słuchajcie. 2 minuty rano i wieczorem przez 2 tygodnie, a ja zobaczyłam pierwsze naprawdę fajne efekty. I to macie potwierdzone klinicznie, bo już po 2 tygodniach zmniejsza się pigmentacja i skóra staje się bardziej jednolita, bardziej świetlista, zmniejszają nam się plamy i przebarwienia. Także jest to po prostu niesamowite w tym zestawie. W standardowym zestawie macie, tak jak widzicie, krem rozjaśniający też pod oczy i macie też krem dzienny, który będzie kremem lżejszym, tak? Ja mam krem o mocniejszym działaniu, który ma po prostu dodatkową, jakby taki, nie jest tłusty, o to jest ważne, nie jest tłusty, ale jest bogaty i wzmacnia nasze naturalne bariery ochronne skóry, dostarcza nam niezbędnych lipidów, dzięki czemu skóra się szybciej regeneruje i też myślę, że dzięki temu mi się szybciej wiele rzeczy powyciszało na skórze, a właśnie dzięki temu, że zastosowałam właśnie ten krem. Ale jeżeli któraś z Was ma mocno przytłuszczającą się skórę, mocno celemieszaną i szuka raczej lżejszych produktów, albo będzie to okres, wiecie, letni, to wtedy pewnie chętnie sięgniemy po ten lżejszy krem. I mamy teraz taką możliwość i ja myślę, że to jest fantastyczne. Czy Wam się w ogóle to podoba, że zestawy można ze sobą mieszać, że można zmieniać sobie kremy, krem pod oczy wziąć sobie inny niż ten, który mamy dedykowany w zestawie? Co o tym sądzicie? Dajcie mi proszę znać. A ja Wam powiem, co mnie w ogóle w zestawach jeszcze zachwyca i co jest teraz szalenie ważne. Powiedziałam Wam już o niacinamidzie, ale tutaj macie też w każdym kremie dziennym macie dodatkową zaawansowaną ochronę przed zanieczyszczeniami skóry. I to jest teraz bardzo, bardzo kluczowe. Jak ja robię Panią komputerowe badanie skóry aparatem API, bardzo często wychodzi mi, że w skórze pojawiają się stany zapalne. I to nie chodzi tylko o to, że one mają wypryski i przetłuszczającą się skórę, bo to także u osób o bardzo suchej skórze i wrażliwej skórze, bo właśnie te stany zapalne powodują uwrażliwianie naszej skóry i sprawiają, że nasza skóra szybciej się starzeje. A skąd się one biorą? Słuchajcie, z zanieczyszczeń powietrza.
z tego, jakie mamy środowisko. To wszystko bardzo mocno oddziałuje na naszą skórę. I teraz szalenie ważne jest, abyśmy chroniły naszą skórę. I dlatego w każdej w każdym kremie dziennym macie dodatkową, zaawansowaną ochronę przed zanieczyszczeniami, ale też w każdym kremie znajdziecie taką technologię biorebarier, która będzie właśnie naszą skórę chronić, no i kwas hialuronowy. Także myślę, że jest to świetne rozwiązanie i że warto gdzieś w tą stronę zwrócić swoje oczy i na te zestawy zwrócić uwagę. Renata pisze, że fajne jest mieszanie, ale ważne, że tak szybko widać efekty. Nie wiem, czy wszystkim od razu równocześnie tak idealnie się zajmiemy, tak, ale możemy właśnie zająć się tą potrzebą pod okiem, którą mamy, dobrać sobie takie serum, jakie chcemy i ten krem, który w danym momencie będzie dla nas po prostu najlepszy. I to jest fantastyczne. Dobra, no to zaczynamy. Słuchajcie, żel do mycia twarzy to jest mistrzostwo. Ja bardzo lubiłam żel z Nova Age. To był jedyny żel, którego używałam. Żaden inny z naszej oferty mi tak dobrze nie służył, ale od kiedy to się pojawiło, to ja już nie chcę tamtego, słuchajcie. Dlaczego? Po pierwsze, on bardzo fajnie się pieni. Bardzo dobrze oczyszcza skórę. Czuć, że ona jest dobrze oczyszczona, ale też od razu czujecie, że ta skóra jest wypielęgnowana, że jest fajnie nawilżona. On, jak tutaj zobaczycie, ma napisane BioLipid System. Jakby dostarcza naszej skórze od razu odpowiednią ilość lipidów, znaczy wspiera, aby one nie były wymywane i zachowuje te naturalne lipidy, które są nam bardzo potrzebne, żeby chronić skórę i jakby wzmacnia nasze naturalne bariery ochronne. Ale dla mnie to, co jest mistrzostwem w tym żelu, to jest ta konsystencja, która tak fajnie, delikatnie się pieni, tak dobrze myje skórę, ale przy tym ma tak cudowny, subtelny zapach. No i ja się w tym produkcie, słuchajcie, zakochałam. Nie wiem, jak nabrać go tak mało, żeby... W ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny, także trzeba delikatnie naciskać pompeczkę, żeby za dużo go nie wziąć, ale jest po prostu cudowne, fantastyczne uczucie i rzeczywiście po nim, tak jak macie tutaj napisane, nie ma tego efektu ściągnięcia. Skóra od razu jest taka fajnie, mam wrażenie, nawilżona i wypielęgnowana. Cześć Natalia, fajnie, że się pojawiłaś, opowiadam o nowych zestawach, mam nadzieję, że Ciebie też zainteresują. Także żel jest cudny, jeżeli tylko będziecie miały okazję sprawdzić, to gorąco polecam, żeby go gdzieś tam wypróbować. No i właśnie, mój krem pod oczy. Mnie w ogóle, słuchajcie, w tym kremie pod oczy zachwyciło to, jak on jest stworzony. Widzicie? Tutaj macie taki fajny aplikator. I jak ja wyciągnęłam ten krem, to pierwsza rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę, to jest właśnie ten aplikator i ta forma nakładania. Ja się poczułam taka, wiecie, że to jest takie profesjonalne, takie wręcz medyczne. Takie miałam pierwsze odczucie. To, co mi się bardzo podoba w kremach pod oczy, to, że one momentalnie, znaczy w tym kremie pod oczy, który ja mam, bo tylko to jest jeden, który testowałam, momentalnie, jak go nakładacie, czujecie taki delikatny chłód i fajny efekt no, takiego nawilżenia, takiej lekkości pod oczami. Nie powiem, żeby mi wszystkie zmarszczki zniknęły. 4 tygodnie, no miesiąc już stosuję w sumie zestaw, zaczęłam 24 stycznia, ale widzę, że ta skóra wokół oczu jest inna. Widzę, że jest taka jakby trochę bardziej napięta, delikatnie jakby gęstsza, że jest no tak mocniej pod tym okiem, tak bym powiedziała. I też fajne jest to, że jak nakładacie ten krem, wy od razu widzicie efekt rozświetlonej skóry. Także od razu jest tak, że ta skóra robi się taka promienna w tym miejscu, gdzie nałożyłyście. Także świetnie się to sprawdza. Nie będę Wam dzisiaj mówić o składnikach. Są tam specjalne składniki, które zmniejszają cienie, opuchnięcia, oznaki zmęczenia, ale to już zostawię Beacie, dobra? Ja się w tym na razie jeszcze nie czuję. Na razie poznałam kilka składników. Opowiem Wam się o ciekawej technologii, którą chyba wreszcie zrozumiałam, ale to za chwilkę, dobra? Tak, wiem Natalia, że ja Was ostatnio bardzo, bardzo namawiałam na zestawy Nova Age, bo pamiętacie, że w zeszłym katalogu była na nie świetna promocja. I wiecie, jeżeli teraz zaczynacie pielęgnować Nova Age, to jest cudne. Zużyjcie zestaw, on Wam starczy na 3-4 miesiące, a później będziecie mogły sięgnąć po coś jeszcze aktywniejszego, jeszcze nowsze składniki, bo tak naprawdę, wiecie, przez ostatnie 6 lat
Kiedy miałyśmy Novage, no to weszło do oferty Novage dla skóry wrażliwej, tak? I nad tym pracowali nasi naukowcy. Weszło Novage Men, ale w międzyczasie oni pracowali nad tym, żeby udoskonalić nam Novage tak, żeby dać nam jeszcze aktywniejszą pielęgnację, jeszcze lepsze produkty, które będą działać głębiej i będą dawać szybsze efekty. I właśnie o tym chciałabym Wam teraz opowiedzieć, ponieważ tutaj macie serum. I zaraz Wam powiem o moich wrażeniach, ale powiem Wam teraz o technologii bioaktywacji. Ja nie jestem ekspertem, podpytywałam jeszcze raz Beatę, czy ja dobrze myślę i dobrze rozumiem, więc opowiem Wam, jak ja to czuję. W nowym Novage Plus macie wyjątkową technologię bioaktywacji. Oznacza ona tyle, że składniki aktywne mogą być dużo bardziej skuteczne, dużo jakby bardziej aktywne i wręcz takie, które mogłyby nas na samej skórze podrażnić, ale przez to, że one są bioaktywowane wewnątrz naszej skóry, docierają głębiej i tam są aktywowane, dzięki czemu wy nakładacie na skórę bardzo aktywne składniki, które działają bardzo delikatnie, ale wewnątrz są niezwykle skuteczne. I dlatego już po 2 tygodniach wy zauważacie te pierwsze efekty. To jest bardzo wyjątkowa technologia, którą wykorzystało Oriflame i którą znajdziecie w każdej kolekcji po to, żeby dostarczyć Wam najlepszych, najskuteczniejszych, najaktywniejszych składników, które będą dla nas bezpieczne. Jeżeli Beata odsłuchasz ten live, to powiedz, czy ja to dobrze powiedziałam, a ja ci tam oznaczę, że masz odsłuchać i powiedzieć mi, czy ja to ładnie powiedziałam. Mam nadzieję, że Wam trochę wyjaśniłam, o co chodzi z bioaktywacją, czyli macie składniki bardzo aktywne, które na powierzchni skóry jeszcze nie są czynne, wnikają głębiej, tam są aktywowane, dzięki czemu możecie dostawać takie produkty kosmoceutyczne z delikatnym działaniem na Waszą skórę, które będą przy tym niezwykle skuteczne, tak, że już po 2 tygodniach macie gwarantowane pierwsze efekty. Powiedzcie mi, czy Wam się to podoba, bo mi spodobało się bardzo. Czekam na Wasze komentarze, czy się Wam podoba, a ja już Wam mówię o serum. Dla mnie serum jest najcudowniejszym produktem z wszystkich. Znaczy, dobra, będę się zastanawiać, czy serum, czy żel, ale w momencie, kiedy nakładacie na twarz serum, momentalnie czujecie ukojenie, momentalnie czujecie nawilżenie, cera robi się bardzo, bardzo gładka. I to jest w ogóle niesamowite w tych produktach, to, że po nałożeniu, po chwili widzicie, że buzia zaczyna wyglądać ładniej, że robi się taka promienna, taka ładna. Jest to niesamowite. I ja znowu mam to uczucie, że ja mogę wyjść bez makijażu. I dobrze się czuję w swojej skórze i czuję się ładna i czuję się promienna i zaraz Wam to pokażę. Tutaj macie też efekty działania serum. W serum znajdziecie patent Oriflame, specjalną technologię, która właśnie działa rozjaśniająco, jeżeli chodzi o przebarwienia. Macie tutaj BioLumiLook i to jest bardzo ważne, że też jakby we wszystkim większość składników jest teraz tutaj w działaniu bio. Także to też myślę jest bardzo, bardzo istotne i oczywiście w każdym składniku, w każdej serii znajdziecie teraz też patent Oriflame, Oripeptyd. Prawdopodobnie jest to bardzo podobny składnik, jak był w naszym Novage Collagen, ale teraz znajdziecie go w każdej kolekcji, dlatego teraz Bright Intense, serię rozjaśniające przebarwienia, działa też przeciwzmarszczkowo. Tego do tej pory nie mieliśmy, a teraz w każdej kolekcji, czy to liftingującej, czy to właśnie przeciwzmarszczkowej, czy to blemish tej na wypryski, czy to tej rozjaśniającej przebarwienia, macie działanie przeciwzmarszczkowe. No, jeżeli Natalko chcesz, to wejdź. No właśnie Natalia chce do nas przyjść, moi drodzy, bo jeszcze nie śpi, także chyba Natalia się chce przyjść przywitać. Albo nie chce, zobaczymy. Jakby przyszła, to po prostu, przyszła. Ja już ci zapowiedziałam, Natalia, jak chcesz. Dobra, to chyba uciekła. Słuchajcie, o kremie już Wam troszeczkę powiedziałam. Niesamowite jest to,
że właśnie nakładacie krem, to jest też to, co już powiedziałam, że to jest taki efekt, że nakładacie krem, a wy widzicie po chwili, że wy się robicie ładniejsze. I to jest w ogóle niesamowite dla mnie w tej serii, że tak działa. Kremy są multiaktywne, czyli mają bardzo wszechstronne działanie na naszą skórę, bo zobaczcie, tutaj macie aż 10 oznak starzenia skóry, które kremy niwelują. Jeżeli widzicie u siebie utratę gęstości, przesuszenie, szorstkość, rozszerzone pory, ziemiste odcień cery, drobne linie zmarszczki, utratę jędności, nadmiar sebum, nierównomierny kolor i nadwrażliwość, to jest krem dla Was, moje drogie. Ale tak szczerze mówiąc, ja tak jak Wam powiedziałam, dostałam krem bogaty. Będę chciała wypróbować oczywiście ten lekki, no ale to na pewno wybiorę sobie lekki. Natomiast i byłam na początku taka, bogaty, ja teraz mając trądzikową cerę, tłustą cerę, jak mam używać bogatego? Ale się okazało, że ten bogaty jest, słuchajcie, bardzo lekki w konsystencji. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie tutaj. Ale na pewno zobaczycie teraz blask. On się mega fajnie wchłania, słuchajcie, wchłania się od razu. W ogóle nie jest tłustym kremem. Widzicie to? Widać, co nie? Patrzcie. Widać to bardzo, zobaczcie. Jak cudownie rozświetla skórę. Ma bardzo subtelny, przyjemny zapach. Bardzo dobrze nawilża i Wy się od razu czujecie właśnie nawilżone, ale absolutnie nie ciężkie, w ogóle się nie klei. Jest niezwykle, taki lekki, przyjemny, ale przy tym czujecie się niesamowicie wypielęgnowane i widzicie ten efekt na skórze. Ja myślę, że nie ma czego oczekiwać więcej. Bardzo fajne są kremy. Jak będę mogła wypróbować ten lekki, to też Wam oczywiście o nim opowiem i podzielę się swoimi wrażeniami. Oczywiście w kremach znajdziecie też kwas hialuronowy i bardzo silne działanie przeciwzmarszczkowe wygładzające. Także świetna sprawa. Krem nocny mnie zachwycił, słuchajcie, ze względu na kolor. On jest w ogóle taki lekko różowawy, ma troszkę bogatszą formułę, jest taki, ten jest taki lżejszy też w konsystencji, ten już jest bogatszy, taki nawet twardszy, jak się go nakłada, ale też bardzo fajnie rozświetla skórę, bardzo fajnie pielęgnuje i ja przy nim czuję taki, wiecie, kompres kładzony, taki i efekt takiego kompresu, takiego ukojenia, zregenerowania skóry, to jest tak przyjemne nakładanie go na twarz, że niesamowite. Tutaj znajdziecie też dodatkową technologię z ceramidami. Być może kojarzycie ceramidy z naszego Aquaglow. Z biegiem czasu w skórze zaczynam brakować ceramidów. Stąd suchość, stąd szorstkość. Stąd taki bardziej ziemisty koloryt. Ten krem będzie Wam je fantastycznie uzupełniał i dla mnie po prostu mistrzostwo, jeżeli chodzi o całą kolekcję. Opowiedziałam Wam o 5 w sumie produktach, tak, żel, krem pod oczy, serum, krem na dzień, krem na nos. Powiedzcie mi, który z nich dla Was najciekawszy? Co Was najbardziej z produktów? Ja wiem, że i tak będziemy się decydować pewnie na całe zestawy i będziemy korzystać gdzieś tam z całości, ale ciekawa jestem, która z tych rzeczy dla Was na ten moment najciekawsza, co Was najbardziej zainteresowało? Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wam się szczególnie spodobało. Ja już będę zmierzać do tego, żeby pokazać Wam te moje efekty. Powiedziałam Wam, że dla mnie z produktów to chyba największym mistrzostwem jest serum, no i też żel jest bardzo, bardzo przyjemny, ale rzeczywiście w zestawach serum jest kluczowe. To ono daje Wam tą największą odpowiedź na Wasz konkretny problem, tak? To, czego najbardziej oczekujecie, a więc tutaj jakby będziemy przykładać największą wagę, bo kremy działają bardzo podobnie. Znaczy działają tak samo, tak? Tylko albo lżejszy, albo cięższy, albo z filtrem, aha, tego Wam nie powiedziałam, albo z filtrem 30, albo bez filtra. Natomiast kupowanie kremu bez filtru nie wiem, czy ma jakiś sens. No chyba, że będziecie codziennie nakładać 50 i chcecie mieć osobno, to wtedy okej, można. Widzę, że serum króluje. I myślę, że serum
Bright Intense, ja jeszcze się nie umiem przyzwyczaić, żeby zmieniać nazwy, serum Bright Intense będzie bardzo chętnie wybieranym serum, tak sobie myślę. No dobra, to moje efekty. Tutaj macie nie 2 tygodnie, a 3 tygodnie, bo pierwsze zdjęcie jest zrobione 24, a drugie 16. Wynika to z tego, że zrobiłam sobie zdjęcie, bardzo ładnie na nim wyglądałam, ale później zdałam sobie sprawę, że, jest portret, że zrobiło się portretowe. Więc byłam jeszcze bardziej, wiecie, taka wygładzona, rozjaśniona, no i to nie jest zdjęcie, które no, chciałabym Wam pokazywać, bo byłabym nie fair. Także tutaj macie zdjęcie po 3 tygodniach. Możecie zauważyć, że nie ma już tych zmian trądzikowych, które były na twarzy. Możecie zauważyć, że się w międzyczasie trochę opaliłam, bo pewnie gdzieś byłam w górach i tak dalej. Ja i tak pilnuję 50, ale jednak się zdarza. Także jestem już tutaj trochę bardziej opalona, ale koloryt jest zdecydowanie równiejszy. Nie wiem, czy widzicie, że świetlistość też jest inna. I nie wiem, czy... I myślę, że widzicie, bo to widać, że pod oczami skóra wygląda zupełnie inaczej. Dajcie znać, czy widzicie te różnice, bo moim zdaniem są wyraźne i dla mnie po prostu efekt wow, a pokażę Wam to, co dla mnie jakby było najbardziej kluczowe. Okej, okay, widzę, że widzicie i widzę, że Wam się podobają. Dajcie znać, jak reszta. Zobaczcie tutaj. Pokazywałam Wam na początku te takie moje zmiany trądzikowe i po nich jednak na twarzy pozostawało mi dużo, duża różnica, jeśli chodzi o koloryt na tym, szczególnie na tym policzku, bo tutaj miałam najgorzej. I na tym drugim zdjęciu, jak zobaczycie, ta różnica jest już dużo, dużo mniej widoczna. Bardzo fajnie mi się to pogoiło i powygładzało i stało się bardziej jednolite. Pod oczami zobaczyłyście największą różnicę. No okej, a ja tutaj bardziej Wam chciałam opowiadać, a to teraz krem pod oczy będzie mistrzostwa, a ja Wam bardziej chciałam opowiadać o tym rozjaśnieniu, bo dla mnie to jest clue. I zobaczcie, że te zmiany tutaj się mega powyciszały i przebarwienia są dużo mniej widoczne. No jeszcze są. To nie jest tak, że ja ich nie mam, ale widać, że są dużo, dużo mniej wyraźne i dla mnie jest to niesamowita różnica. Do tego stopnia, że teraz właśnie dobrze się czuję bez makijażu. Mam wrażenie, że mam tą buzię taką zdecydowanie bardziej promienną, bardziej jednolitą w kolorycie, niesamowicie gładką i w ogóle fajnie nawilżoną. Ja się czuję taka, wiecie, wypielęgnowana i pomimo, że gdzieś tam nie poszłam do kosmetyczki, to mam takie wrażenie, jakbym codziennie korzystała z fajnych zabiegów, z takiego fajnego zabiegu pielęgnacyjnego. Poza tym mam też wrażenie, że ta moja buzia staje się bardziej jędrna, taka napięta, taka też zwarta. Ja nie mam generalnie na ten moment, nie miałam problemu jakiegoś dużego z jędrnością, właśnie bardziej ze zmarszczkami, ale mam wrażenie, że jest tak po prostu pełniej, więcej i w fantastycznym nawilżeniu i ten komfort na twarzy, którą każdego dnia jest po prostu super. Także ja Wam, dziewczyny, bardzo polecam, jak tylko pojawią się próbki zestawów, a będzie można je zamawiać już od pierwszego dnia 4 katalogu, zamówcie sobie te koperty, które dla Was szczególnie ciekawe, wypróbujcie na sobie. Zachęcić też swoje klientki, żeby zaczęły korzystać z próbek, żeby sprawdziły zestawy. Ja nie wiem jeszcze, jak się je będzie łączyć, nie wiem nawet jeszcze, w jakich będą cenach, natomiast na pewno warto się tym tematem zainteresować i jeśli do tej pory lubiłyście Nowe Age, to koniecznie, jak Wam się skończy zestaw, zamówcie Nowe Age Plus i zobaczcie, co zrobili nasi naukowcy, żeby te zestawy były jeszcze lepsze i jeszcze skuteczniejsze. Jeżeli właśnie kupiłyście Nowe Age, no to cieszcie się cudownym zestawem, a jak go skończycie, sięgnijcie po udoskonalone Nowe Age Plus. Jeśli do tej pory jeszcze nie miałyście zestawów, to mogę to powiedzieć, powiem to. To nie kupujcie już tych zestawów, które są. One są cudowne i fantastyczne, ale za 1,5 katalogu będziecie miały nowe zestawy. Zestawy, które są lepsze, są udoskonalone, dają fantastyczne efekty, w których ja się zakochałam i bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, jak tylko pojawią się zestawy i Wam się skończy Wasza pielęgnacja, sięgajcie po nie.
Pamiętajcie też, że jeżeli Wy wypróbujecie zestaw, to łatwiej będzie Wam zachęcić Wasze klientki, żeby z zestawu skorzystały. Jeżeli jest tu ktoś, kto nie jest w Oriflame i nie ma możliwości zamówienia próbek, a chciałby wypróbować zestaw, to dajcie mi oczywiście dziewczyny znać. To ja z przyjemnością takie próbki dla Was przygotuję, jak tylko będę mogła ich zamówić więcej. I dam Wam, żebyście mogły po prostu sprawdzić. Także jeżeli jest tu ktoś taki, kto nie ma próbek, znaczy nie ma możliwości mieć próbek, a chciałby sprawdzić zestaw, to dajcie znać. Zapraszam Was też, słuchajcie, na live z ekspertem. Ja dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o moich wrażeniach, podzielić się tym, co dla mnie w Nowej Czuplast takie najistotniejsze. Dlaczego mi te zestawy tak bardzo się spodobały i dlaczego teraz nawet na spotkaniach czasami mówię, nie kupuj już zestawu, poczekaj na nowy. Wiem, że szczelam sobie być może trochę w kolano, ale z drugiej strony mi jest trudno mówić o czymś, gdy wiem, że coś będzie fantastycznego. Nie potrafiłam zapisać kogoś, jak dzień później był super program, witamy. Nie umiem tak po prostu. Więc ja już teraz mówię wszystkim w koło, że za chwilę wejdzie Nowej Czuplast, że to będzie fantastyczne, więc zgubiłam wątek, ale dobra. Więc w każdym razie, ja nie jestem ekspertem jeszcze od składów, jeżeli chodzi o Nowej Czuplast. Nie do końca jeszcze chyba wiem o bioaktywacji, bo też starałam się Wam przekazać to najlepiej, jak umiem. Natomiast jestem zachwycona tymi zestawami. Ale za 2 tygodnie, tak, bo to za 2 tygodnie wyjdzie, w czwartek 9 marca zaprosiłam kosmetologa, zaprosiłam doktora nauk farmaceutycznych, zaprosiłam menadżera marki Nowej w Polsce, czyli Beatę Kamińską-Kolat, aby opowiedziała Wam więcej o zestawach. Ona opowie Wam o wszystkich seriach. Nie wiem, jak to zrobi w pół godziny, czy tam 40 minut, bo na tyle ja zwykle przewiduję live'y. Ale jakoś to ogarniemy. Także ona opowie Wam o wszystkich zestawach, opowie Wam więcej o składnikach, żebyście się dowiedziały więcej. Oczywiście na tego live'a też możecie zaprosić swoich znajomych, więc zachęcam, żebyście go poudostępniały, jak już stworzę wydarzenie, żebyście podzieliły się tym z innymi, ale też żebyście Wy skorzystały, bo będziecie więcej, jeszcze więcej wiedzieć o zestawach. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za Wasze komentarze, za to, że byłyście. Jeżeli Wam się live podobał, udostępnijcie go oczywiście u siebie, żeby Wasze znajome mogły się już teraz dowiedzieć, że czeka nas niesamowita rewolucja, że wejdą niesamowite zestawy i że pielęgnacja Oriflame poszybowała na jeszcze wyższy poziom. Także oczywiście live'em możecie się podzielić. Czekajcie, zatrzymam udostępnianie, żebyście mnie znowu widziały na pełnym ekranie. Także raz jeszcze dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie zestawów, to też możecie do mnie pisać. Na tyle, na ile będę mogła, będę chętnie Wam podpowiadać i mówić, bo jestem ambasadorem marki i chcę, żeby Nowej Czuplast trafiło do jak największej ilości kobiet w Polsce, bo mamy coś po prostu niesamowitego. Ja już nie mogę doczekać się premiery i tego, że będziemy mogły mieć zestawy i używać zestawów, pokazywać zestawy i mam nadzieję, że Wy też. No to nic, dziewczyny. Dobrego wieczoru. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać, chętnie podpowiem. Aha, jeżeli macie jakieś pytania teraz, to w sumie zapytajcie jeszcze, bo być może to będzie też odpowiedź dla innych. Także jeżeli są jakieś pytania, to jeszcze chwilkę zostaję tutaj, dajcie znać. Ja sobie łyknę, bo się nagadałam. A wy dajcie znać, czy coś jeszcze potrzebujecie. Aniela napisała, że świetnie mi było widzieć, słyszeć. Pozdrawiam również Aniela. Okej, cieszę się, że Wam się podobało, dziewczyny. Dziękuję za wszystkie serduszka i łapki. To też dla mnie bardzo, bardzo ważne i miłe. Szczególnie, że tak jak mówię, to był intensywny wieczór, bo jeszcze przed live'em, w zasadzie zaraz przed weszłam do domu, bo musiałam jeszcze złożyć zeznania. Także na szczęście szybko się uwinęliśmy. Mówiłam panu, że ja o 21 muszę być w domu, muszę być piękna i gotowa, bo live prowadzę. Zrozumiał, więc poszło świetnie. No to dobrze, to jeżeli pytań, tak, Natalka jednak nie chciała się Wam pokazać, widzicie, taka bestia. Ale bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. W takim razie trzymajcie się ciepło. W razie co, piszcie. Ściskam Was. Pa!